Siema, sorry. Siema. Nie złudziłem, że będziesz tutaj dzisiaj. A co to się stało? Znajomi mnie akurat wyciągnęli. Tak jakieś na skupanie wtedy. O swoją powadze, także sobie za lubeczkę wypiję. Nie wiem, za sobie. Ja tak samo. Ile tutaj ostatnio zapłeś? Coś koło 10 lat, na pewno coś koło tego. I to wszystko tutaj w tym tak wyglądało? Nie, no to widać od razu, że pasowane wszystko, nie? Bo wiesz, lampy oświetlenie inaczej, to się nie dało kolorowo. Muzyczka grała, wszystko fajnie, super. Ale coś mi tutaj nie pasuje. Teraz chyba mam pandemię, to? Jakieś obostrzenia? A no, ty. Ty. Nie zauważyłeś, że oprócz muzyki nikogo tutaj nie ma? No ładnie, to jest tylko. No właśnie. To chyba sobie zrobimy eksplorację. Co tego miejsca? Chodź. To lecimy. Uwaga. Film ma charakter wyłącznie dokumentalny i nie jest żadną formą poradnika. Pamiętaj, urbex to nie wandalizm. Eksplorując opuszczone miejsca kieruje się zasadą: zostaw tylko ślady stóp, zabierz tylko zdjęcia. Nie naśladuj moich zachowań w tym filmie. Znajdujemy się w starym holenderskim wiatraku. Z roku 1800, któregoś tam, już nie pamiętam dokładnie którego, ale zabytkowy obiekt, wewnątrz którego znajduje się klub disco, a bynajmniej znajdował się w poprzednim okresie. Tutaj z tego co mi wiadomo, kolega mówi, że jeszcze z 10 lat temu tutaj był i to wszystko, tutaj funkcjonowało. Zobaczcie, tutaj mamy szatnie prawdopodobnie, jeszcze wiszą jakieś wieszaki. No, się wchodziło, oddawało rzeczy. Ochrona stała. I szło się dalej. Bilety wydawali. Jeszcze leżą jakieś fotele, krzesła. Za chwilkę sobie przejdziemy do kolejnej sali. Każda sala była w innym kolorze. Tu widzicie odcienie zieleni. Marihuana, te sprawy. No i tutaj przechodzimy już do następnej sali. Nad barem. W garmatnym kształcie tutaj mamy jeszcze dystrybutor marki znanej, jak widzicie. Tak, tutaj wszędzie wisiały prawdopodobnie szklanki różnego rodzaju pokale. O, tu u góry. No. Spójrzcie na ściany przyzdobione szklanymi plastrami miodu i prawdopodobnie wyżej jak wejdziemy, bo oczywiście przypomnę, że znajdujemy się wewnątrz holenderskiego wiatraka, tam całkiem u góry możliwe, że zobaczymy koła na prowadnicach. Początkowo ta kopuła na zewnątrz wiatraka była obracana, potem po modernizacji zrobiona została na sztywne, także nie było możliwości jej poruszania. No ale zobaczymy, jak już znajdziemy się u góry, jak to tam wygląda. Zobaczymy, czy coś tu jest ciekawego. Lodówki jeszcze pozostawiane tam pod ladą. Z tamtej strony oczywiście, za schodami. Z tej strony zaczęliśmy. O, zobaczcie. Zabawka. Spójrzcie tutaj za ten barek sobie. Przejdziemy i zobaczymy, co to jest. To tu była zmywarka do naczyń. Jeszcze mamy. Zobacz. Możemy się napić. Kufra. Możemy się napić z oryginalnych. Zamkniemy to, żeby chociaż nie trzymać, żeby nikogo to nie świeżbiło. Tak, i tutaj mamy pozostałości po wyposażeniu. Jakiś boiler, łodziarki. Może być popielniczka. I tu mi się wydaje.
Nic więcej ciekawego nie znajdziemy. Sprawdzimy, co tu jeszcze jest na tym poziomie. Sprawdźmy jeszcze tutaj ten poziom. Zapraszam za mną. W lewą ubikację. Oczywiście toalety. Toalety musiały być w takim miejscu. Nie wiem, jak to są toalety, ale możemy sprawdzić. Standard. Standard, właśnie. Klienci jak tutaj przychodzili. No jak widzimy, duże lustro, brązowe płytki. W miarę ładne, nie? W miarę ładnie tutaj musiało być. Jak mówisz. Skromnie, ale ładnie. Ciasny, ale własny. Bardzo. Tutaj mamy łazienkę. Też ogromne lustro. To raczej męski. I suar. Miedziany. Tak. Polskie nagrania, Warszawa, Waldemar Kocan. Myślę, że sobie odpalimy te piosenki, abyśmy mogli chociaż w jakimś stopniu poczuć klimat tego miejsca. Waldemar Kocan. Tutaj gorące rytmy, tercet egzotyczny. Też jest? Tak, też jest, zobacz. No, no dobra, tu byśmy mieli już ze sobą. Toalety? A tutaj co mamy? Zaplecze takie. Tu jakiś ten był pewnie. Składzik czy coś. Nie, tego akurat nie widziałem. Nic tak nie ma. Ale widać, mówi, wiesz. Jak to się mówi, w trakcie urweksy możesz wejść tam, gdzie nie mogłeś wejść normalnie. Nie? Krany wszystko opracowane. Słuchajcie, tu jesteśmy już chyba w ostatnim pomieszczeniu tutaj na parterze. To było takie jakby lobby, sala, ale tutaj przeszklona, zobaczcie. Także była to taka najbardziej jasna sala. Jak widzicie, wymalowana na niebiesko. To chyba jakieś planety, co? Były. Było oświetlenie, jest jakie, wiesz, napisane. No tu jeszcze widać. U góry widać jeszcze tutaj ledziki pomontowane. A tutaj chyba jeszcze mamy kominek. Także z tej strony musiał być niezwykły macik w tej sali. No. Powiem, że naprawdę fajny klimat. Szkoda, że to wszystko tutaj stoi niszczeje, nie? Niech się to nie chce. Teraz mi się tym nie chce zająć, a tym bardziej mamy obostrzenia, pandemię. Ciężko cokolwiek ruszyć. No i fajne taboreciki, które z pewnością stały gdzieś przy barze. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj akurat to ta, to zawsze często się zdarzało. Ale fajne, fajne jest właśnie, no. Dookoła mam same. Dookoła lustra, nie? Kuladisko. Nie mogę zabraknąć kuladisko. Tyle swoich odbić na raz nie widziałem w lustrze. Muszę wam powiedzieć. Dobra, myślę, że możemy iść na kolejne piętro. Tym razem, jak widzicie, przechodzimy do czerwonego pokoju. Powiem ci, że już mi się podoba. Już mi się podoba. Ale tutaj było przymalowane. Tu było inaczej. Tak? Tu były osobowe kanapy? Dalsze. I tu właśnie było do posiedzenia, nie? Mhm. Akurat cała taka pomieszczenie. No powiem wam,
fajnie to wygląda. Nie sądziłem, że we wnętrzu wiatraka można urządzić kubik. Zobaczcie, tutaj jeszcze... Tutaj jeszcze kamerka patrzy na te siedzenia. Torebka kontrezysta. No, jakaś dziewczyna zapomniała o torebce, także pozdrawiamy. Spójrzcie, brawo. Kaseta, płyta. Z którego roku nagrania? Coś widzimy? 2008 zima. Także podejrzewamy, że już po 2008 roku miejsce to było opuszczone. Dobra. Dalej? 2010-2011. Była 2000. Nas 10 lat temu do 2011. Dobra, lecimy wyżej, bo to jeszcze nie jest koniec. Idzie wejść, ale musimy tutaj uważać. Jest tutaj pełno szkieł, zobaczcie. A to właśnie było dostępne. Chyba, że było, tylko nie pamiętam. Jakaś płyta jest przesunięta, żeby nikt nie wlazł. 60 jakoś. Jakaś pułapka. Czekaj, przytrzymasz? Aha. A spróbuj tam przesunąć, jak się da. Tam do strony bardziej? Chodź. No już przejdziemy. Ja? Aha, to tu jednak było. Nie pamiętam pewnie. Dokładnie. I tu jest sala w najwyższej kondygnacji. Zobaczcie. Jest popielniczka. Chyba to nagramy. Jest popielniczka, stolik. I taka ciekawostka, te stoliki są ciężkie. Mosiężne stopki, marmurowe blaty. Także nie było tutaj lipy, mówię wam. No i ktoś tutaj chyba grał w niebezpieczne gry. Spójrzcie, tu jest to, o czym wam mówiłem. Wiadomo, klub klubem, ale troszkę historycznych ciekawostek. Tu są te koła. Zobaczcie. Są te koła na tej prowadnicy tutaj. Cała kopuła pierwotnie była obracana. Wiadomo, wiatr wiał z różnego kierunku. Skrzydła wiatraka się dostosowywały, ustawiały się pod kątem. Wieża się obracała do wiatru. Zobaczcie, tak to fajnie wygląda. Lot? Śmigła? Śmigła. Bardziej śmigła. Śmigła. Znaczy śmigła. Jeżeli znacie profesjonalną nazwę śmigieł przy wiatrakach, napiszcie w komentarzu, bo jestem naprawdę ciekawy. No i tutaj mamy jeszcze jedną kulę disco. Jest już troszkę zużyta, jak widzicie. Ale powiem ci, że klimat jest tutaj naprawdę nieziemski. I nawet jak na opuszczone nie jest zimno. No. Góra, nie? Ocieplone. Dokładnie. Jesteśmy na samym szczycie wiatraka. Kula disco. Tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam stronę na fejsie, możecie ją znaleźć, dookoła. Pozdrawiam Adamie. Link do tej strony zobaczycie w opisie tego filmu. Także serdecznie was zapraszam, wpadajcie na stronę mojego przyjaciela. Naprawdę świetne foty tam zobaczycie. A ja myślę, że już udamy się z powrotem na dół. Pozwiedzamy sobie jeszcze chwilkę i będziemy kończyć tą eksplorację.
Dobra, jesteśmy już tutaj na parterze, kierujemy się już do wyjścia. Na koniec możesz pokazać. Właśnie zobaczcie sobie ten holenderski wiatrak w przybliżeniu. Jak mógł wyglądać w przeszłości. Dobra, to my się z wami żegnamy. Nie będziemy już tutaj nagrywać wyjścia. Pamiętajcie, urbex to nie jest wandalizm.